Protest mieszkańców wojewódek i brodaczy w powiecie sokołowskim. Nie zgadzają się na budowę 5 elektrowni wiatrowych na terenie ich miejscowości. Obawiają się przede wszystkim o swoje zdrowie. Władze gminy twierdzą, że decyzje dotyczące budowy jeszcze nie zapadły. Budowę 5 elektrowni na terenie gminy Bielany, w województwach górnych, województwach dolnych i brodaczach planuje sokołowska firma Polska Energia Wiatrowa. To już trzecia na przestrzeni minionej dekady próba budowy elektrowni wiatrowej w tej wsi. Dwie pierwsze inicjatywy nie doszły do skutku z powodu skarg, jakie do samorządowego kolegium odwoławczego pisali mieszkańcy. Tym razem w 3 miejscowościach ma powstać 5 elektrowni przemysłowych wysokości 200 metrów i mocy do 3 MW. Mieszkańców niepokoi bliskość planowanych wiatraków, która ma dochodzić nawet do 500 metrów od ich domów. Mieszkańcy zarzucają władzom gminy, że te prowadzą przygotowania w tajemnicy przed nimi. W ogóle nie przeprowadzano z nami żadnych konsultacji, żadnych, w ogóle nikt nic nas nie informował. Dowiedzieliśmy się zupełnie przypadkiem w lutym bodajże, że coś się święci z tymi wiatrakami znowu, bo kilka lat temu była sytuacja, która po prostu została wstrzymana, a w tej chwili znowu są, ten problem nas dotyczy. Protest zawierający 100 podpisów dziś rano mieszkańcy złożyli w Urzędzie Gminy w Bielanach. Tam usłyszeli, że decyzje w sprawie budowy jeszcze nie zapadły. Trwają przygotowania do przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeśli zmienimy to studium, to ono będzie jak gdyby posadawiało te farmy w dalszej odległości od budynków niż w obecnym planie i w obecnym studium, więc jak gdyby jest bardziej korzystne w stosunku do poprzedniego studium. Poprzednie studium dopuszczało budowę elektrowni w odległości 500 metrów od zabudowań. Po zmianach odległość ma wynieść 2 razy tyle. Teraz przenosimy się do nowego.